Będzie ogłoszony wyrok. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny w składzie tu obecnym po rozpoznaniu z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego na rozprawie w dniu dzisiejszym wniosku prezydenta Konfederacji Lewiatan z siedzibą w Warszawie o zbadanie zgodności artykułu 12 ust. 1 w związku z artykułem 11 ust. 1 oraz artykułu 12 ust. 3 w związku z artykułem 11 ust. 2 do 2b ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie, w jakim przewidują opodatkowanie wszelkich świadczeń, które pracownik może potencjalnie otrzymać w związku z pozostawaniem w stosunku pracy, które są ściśle związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez pracodawcę, których wartości nie da się obliczyć w zgodzie z metodologią wskazaną w powołanej ustawie z artykułem 2 i artykułem 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, orzeka. Artykuł 12 ust. 1 w związku z artykułem 11 ust. 1 oraz artykuł 12 ust. 3 w związku z artykułem 11 ust. 2 do 2b ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych rozumiane w ten sposób, że inne nieodpłatne świadczenie oznacza wyłącznie przysporzenie majątkowe o indywidualnie określonej wartości otrzymane przez pracownika są zgodne z artykułem 2 w związku z artykułem 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Pod wyrokiem następują podpisy sędziów członków składu orzekającego. Proszę usiąść. Teraz zasadnicze motywy wyroku przedstawi sędzia sprawozdawca, pani sędzia Małgorzata Pyziak-Szafnicka. Bardzo proszę, pani sędzio. Dziękuję bardzo. W pierwszej kolejności wypada mi wyjaśnić, dlaczego Trybunał zdecydował się orzekać merytorycznie. Przede wszystkim Trybunał sprawdził legitymację czynną wnioskodawcy w rozpoznawanej sprawie i stwierdził, że Konfederacja Pracodawców w świetle artykułu 191 ust. 2 Konstytucji mogła wystąpić z wnioskiem w tej sprawie, ponieważ chodzi rzeczywiście o interesy pracodawców związane z zatrudnianiem pracowników. W tej sprawie Trybunał uznał, że zachodzą te warunki, które w postanowieniu pełnego składu Trybunału Konstytucyjnego z 2004 roku Trybunał uznał za niezbędne do tego, by przyznać legitymację wnioskową Konfederacji. Następnie Trybunał odniósł się do tego zasadniczego zarzutu uczestników postępowania, którzy twierdzili, że brak ustalonej linii orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego powoduje, że orzekanie przez Trybunał Konstytucyjny jest przedwczesne. Trybunał przyznaje, opierając się głównie na opinii prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, że taka stabilna, jednolita i powtarzalna linia orzecznica obejmująca wszystkie rodzaje nieodpłatnych świadczeń pracowniczych nie ukształtowała się. Trybunał uznał jednak, że jej brak nie stanowi przesłanki uniemożliwiającej wydanie orzeczenia w niniejszej sprawie, gdyż sformułowane we wniosku zarzuty dotyczą braku precyzji i niejednoznaczności przepisów, który zdaniem wnioskodawców prowadzi do naruszenia artykułu 2 w związku z artykułem 217 Konstytucji. Rozstrzygnięcie tej kwestii z konieczności wymagało przeprowadzenia przez Trybunał Konstytucyjny oceny przepisów z punktu widzenia wymagań konstytucyjnych. Wnioskodawca zarzucił, że te zaskarżone przepisy są sformułowane w sposób uniemożliwiający precyzyjne ich stosowanie, a więc są sformułowane w sposób naruszający artykuł 2 Konstytucji, zasadę zaufania do państwa i prawa, pewności prawa, poprawnej legislacji w związku z artykułem 217, który przewiduje, iż obowiązek podatkowy może być tylko ustalony w przepisach ustawowych. Wnioskodawca zakwestionował po pierwsze sposób ustalenia pojęcia przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, to jest artykuł 12 ust. 1 w związku z 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
stwierdził, że organy stosujące prawo w istocie utożsamiają możliwość otrzymania z otrzymaniem świadczenia, co w konsekwencji, wbrew ustawie, powoduje rozszerzenie obowiązku podatkowego. Po drugie, wnioskodawca zakwestionował zasady ustalania wartości pieniężnej innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych otrzymywanych przez pracowników. To jest artykuł 12 ustęp 3 w związku z 11 ustęp 2 do 2b tej samej ustawy. W ocenie Trybunału pierwszorzędnym problemem konstytucyjnym w sprawie jest ustalenie zakresu użytego przez ustawodawcę sformułowania inne nieodpłatne świadczenia. Drugi z poddanych rozpatrzeniu zarzutów ma charakter pochodny. Problem określenia wartości nieodpłatnego świadczenia jako dochodu konkretnego pracownika pojawia się bowiem tylko wtedy, gdy punktem wyjścia do obliczeń jest ogólny koszt zakupu usługi przez pracodawcę dla ogółu pracowników przy braku możliwości przypisania każdemu z nich indywidualnego udziału. Istotą problemu konstytucyjnego rozstrzyganego w niniejszej sprawie jest zatem sposób przypisania poszczególnym, imiennie wskazanym pracownikom przychodu określonej wysokości i tym samym ustalenia podstawy opodatkowania. Punktem wyjścia do ustalenia tego pojęcia innych nieodpłatnych świadczeń jest odnotowanie, że chodzi o opodatkowanie podatkiem dochodowym. Wprowadzenie do polskiego systemu prawa podatku dochodowego stanowiło niewątpliwie istotny element przemian, jakie nastąpiły po 1989 roku. Aby zrealizować zasadę powszechności przedmiotowej podatku dochodowego, ustawodawca posłużył się otwartym katalogiem źródeł przychodu. Ich lista nie wyczerpuje się na pozycjach wskazanych w artykule 10 ust. 1. Przeciwnie, ostatni punkt zawartego w tym przepisie wyliczenia, punkt 9, wskazuje na inne źródła przychodu. Ponadto ustawodawca realizuje zasadę opodatkowania czystego dochodu w ujęciu przedmiotowym, co oznacza, że opodatkowaniu może podlegać jedynie dochód, który pozostaje do dyspozycji osoby uzyskującej go i może być przeznaczony na zaspokojenie jej potrzeb. Pojęcie dochodu, niezależnie od źródła jego pochodzenia, ma ściśle określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych znaczenie, nie pokrywające się z potocznym znaczeniem słowa dochód, które niewątpliwie nawiązuje do kategorii ekonomicznej. Oznacza, jak czytamy w słownikach, sumę wpływów w gospodarce państwa, przedsiębiorstwa lub jednostki w określonym czasie. Możliwe jest na gruncie ustawy podatkowej, że u podmiotu wystąpi dochód podatkowy mimo braku realnego przyrostu majątkowego. Dochód bowiem w rozumieniu tej ustawy oznacza uzyskanie korzyści majątkowej czy też przysporzenia, które może przybrać zarówno postać zwiększenia aktywów podatnika, jak i zaoszczędzenia wydatków, które musiałby ponieść. W tej ostatniej sytuacji, mimo braku realnego przyrostu majątku, występuje dochód podlegający opodatkowaniu. Przychód ze źródła, jakim jest stosunek służbowy czy stosunek pracy, nie różni się od osiąganych z innych źródeł, to znaczy może wystąpić pod różnymi postaciami, zarówno pieniędzy, jak i świadczeń w naturze, zarówno w postaci zwiększenia aktywów, jak i zaoszczędzenia wydatków. Mimo bardzo szerokiego ujęcia przychodów ze stosunku pracy, nie każde świadczenie spełnione przez pracodawcę na rzecz pracownika bez ustalonej za nie zapłaty jest świadczeniem podlegającym podatkowi dochodowemu. Dowodzi tego treść artykułu 21 ust. 1 ustawy, który to przepis zawiera listę zwolnień przedmiotowych od podatku. Ustawodawca wylicza tam m.in. wartość ubioru służbowego oraz ochronnego, wartość posiłków i napojów regeneracyjnych, koszty przeniesienia służbowego, zakwaterowania itd. W ocenie Trybunału Konstytucyjnego zwolnienia określonych świadczeń pracowniczych czyli nie stanowiących części składowych wynagrodzenia rzeczowych i pieniężnych świadczeń ponoszonych przez pracodawcę na rzecz zatrudnionych przez niego pracowników w rzeczywistości nie oznaczają wyłączenia określonego dochodu spod opodatkowania, lecz raczej świadczą o tym, że wartości objęte zwolnieniem nie są traktowane przez ustawodawcę jako dochód pracownika.
Oczywiście korzysta z nich pracownik, ale tylko w ścisłym związku z wykonywaną pracą. Spełnianie wskazanych świadczeń na rzecz pracowników leży przede wszystkim w interesie pracodawcy. Natomiast dla pracownika jako osoby fizycznej, podatnika podatku dochodowego, poza relacją pracowniczą nie powstaje tu przysporzenie. Korzyść ze świadczeń spełnianych na jego rzecz nie jest przez niego wynoszona niejako na zewnątrz stosunku pracy i nie stanowi dochodu będącego przedmiotem opodatkowania. Problem polega na tym, że jak wskazał tu pan mecenas, we współczesnych relacjach pracowniczych pracodawcy oferują pracownikom całą gamę nieprzewidzianych w umowie o pracę, różnych świadczeń, które leżą niejako w pół drogi między gratyfikacją rzeczową czy w postaci usługi przyznaną pracownikowi jako element wynagrodzenia za pracę, która jest objęta podatkiem dochodowym, a wymaganymi przez odpowiednie przepisy świadczeniami ze strony pracodawcy, które służą stworzeniu odpowiednich warunków pracy, wymagane są przez przepisy BHP i które są zwolnione od podatku na podstawie artykułu 21 ust. 1 punkt 11 ustawy. Zarówno dokształcanie pracowników, jak i organizowanie spotkań, wyjazdów integracyjnych, ubezpieczanie pracowników czy organizowanie ich dowozu do pracy leży przede wszystkim w interesie pracodawców. Z ich punktu widzenia tego rodzaju działania zwiększają atrakcyjność zatrudnienia i tym samym służą przyciągnięciu i rekrutacji najlepszych kandydatów, podnoszą kwalifikacje zawodowe osób zatrudnionych, zmniejszają absencje, a także tworzą dobrą atmosferę w zespole. W konsekwencji nie sposób zaprzeczyć, że świadczenia oferowane przez pracodawców pracownikom, będące przedmiotem oceny w licznych orzeczeniach sądów administracyjnych, najczęściej służą podniesieniu jakości pracy i jej wydajności, a w ostatecznym rachunku tworzeniu zysku pracodawcy. Natomiast z punktu widzenia indywidualnych pracowników korzystanie ze świadczeń oferowanych przez pracodawcę może się przedstawiać jako uciążliwy obowiązek, nieobjęty zakresem zadań, który trzeba podjąć w godzinach ponadliczbowych. Ostateczne przełożenie wskazanych korzyści pracodawcy na wynagrodzenie pracownika jest zupełnie nieuchwytne dla tego ostatniego. Jest skutkiem odblaskowym niewymiernej wartości majątkowej. Zdaniem Trybunału z dotychczasowych rozważań wynika, że po pierwsze na tle ogólnych założeń podatku dochodowego objęcie nim nie tylko świadczeń pieniężnych, ale także innych nieodpłatnych świadczeń spełnianych w naturze jest zrozumiałe i w pełni racjonalne z punktu widzenia zasady powszechności przedmiotowej opodatkowania. Po drugie, wobec generalnie otwartego katalogu źródeł przychodów, to jest artykuł 10 ust. 1 punkt 9, nie powinno budzić zastrzeżeń posłużenie się przez ustawodawcę przy określaniu przychodu ze stosunku pracy formułą inne nieodpłatne świadczenie. Odstąpienie przez ustawodawcę od próby skatalogowania świadczeń nieodpłatnych i zastosowanie ogólnego sformułowania jest w pełni uzasadnione ciągłym pojawianiem się nowych postaci świadczeń. W tej sytuacji zadaniem Trybunału jest zbadanie, czy uwzględniając zasady wykładni tekstów prawnych, w tym w szczególności argumenty systemowe, można ustalić w sposób jednoznaczny zakres świadczeń objętych kwestionowaną we wniosku formułą inne nieodpłatne świadczenia. Pojawia się zatem pytanie o kryterium wyodrębnienia tych świadczeń, które są objęte podatkiem dochodowym. Trybunał odrzuca stanowisko wyrażone w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu jeszcze w 1990 roku, 12 maja, w którym sąd powiązał nieodpłatny charakter świadczenia spełnianego na rzecz podatnika przez inny podmiot z jego pozytywną wolą, to znaczy, że chce on przekazać świadczeniobiorcy świadczenie i czyni to nieodpłatne. To był cytat. Ograniczenie zakresu pojęcia nieodpłatnego świadczenia do darowizny w rozumieniu prawa cywilnego, czyli z zamiarem szczodrobliwości, jak to się mówi w prawie cywilnym, które w istocie zostało zaproponowane w przywołanym orzeczeniu, na pewno nie może zostać przyjęte na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zostało zresztą odrzucone przez Naczelny Sąd Administracyjny, między innymi w uchwale z 18 listopada 2002 roku, w której skład 7 sędziów podkreślił oderwanie pojęcia nieodpłatnego świadczenia w prawie podatkowym od pojęć cywilistycznych. Zwłaszcza analizując przychód ze stosunku pracy, trzeba uwzględnić naturę tego stosunku. W ocenie Trybunału jest oczywiste, że pracodawcy, poza wyjątkowymi sytuacjami, nie dokonują darowizn na rzecz swoich pracowników.
Jednocześnie jest oczywiste, że wynagrodzenie za pracę może przybierać nie tylko postać pieniężną, lecz także postać różnego rodzaju świadczeń, które nawet nie ujęte w umowie o pracę, w rzeczywistości stanowią jego element. Gdyby się zdarzyło, że pracodawca rzeczywiście chce obdarować konkretnego pracownika, na przykład z okazji jubileuszu zatrudnienia wręcza mu zegarek, wówczas korzyść tę należałoby potraktować jako podlegającą ustawie o podatku od spadków i darowizn. A zatem to nie zamiar obdarowania stanowi kryterium odróżnienia świadczeń pracodawcy, o których wartość należy podnieść podlegający opodatkowaniu dochód pracownika, od tych, które jego dochodu nie zwiększają. Kryterium musi być obiektywna ocena, czy świadczenie leżało w interesie pracownika, a jest tak wtedy, gdy stanowi ono realne przysporzenie majątkowe, korzyść, którego efekt jest uchwytny w jego majątku. Trybunał w ślad za uchwałą NSA uznaje, że w zakres nieodpłatnego świadczenia jako przychodu wchodzą wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku tej osobie mające konkretny wymiar finansowy. Świadczenia uzyskiwane od pracodawcy, niezależnie od tego, czy są dokonywane w formie pieniężnej, czy w formie świadczenia rzeczowego lub usługi, muszą zatem prowadzić do pojawienia się po stronie pracownika dochodu, czyli korzyści majątkowej, która może wystąpić w postaci powiększenia aktywów, co jest zwykłym skutkiem wypłaty pieniędzy, albo zaoszczędzenia wydatków, co może być następstwem świadczenia rzeczowego lub usługi. O ile jednak w przypadku świadczenia pieniężnego przysporzenie jest niewątpliwe i niejako bezwarunkowe, zawsze oznacza zwiększenie aktywów, o tyle inne nieodpłatne świadczenia na rzecz pracownika mogą być uznane za jego dochód w rozumieniu ustawy tylko pod warunkiem, że rzeczywiście spowodowały zaoszczędzenie przez niego wydatków. Ustalenie tej okoliczności zależy od tego, czy pracownik skorzystał ze świadczenia oferowanego przez pracodawcę w pełni dobrowolnie. Zgoda na skorzystanie ze świadczenia wyraża bowiem ocenę pracownika, że świadczenie z punktu widzenia jego sytuacji zawodowej, życiowej, rodzinnej jest celowe i przydatne, leży w jego interesie. W braku świadczenia ze strony pracodawcy pracownik musiałby ponieść wydatek. W konsekwencji przyjęcie świadczenia oferowanego przez pracodawcę oznacza zaoszczędzenie wydatku. Przedstawione kryterium wyróżnienia odpłatnego świadczenia pracodawcy będącego przychodem pracownika leży u podstaw niewątpliwie trafnego stanowiska sądów administracyjnych, że nie stanowi przychodu pracownika wartość ubezpieczenia pracownika w czasie wykonywania pracy, takiego ubezpieczenia, które stanowi warunek dopuszczenia go do pracy. Zastosowanie tego samego obiektywnego kryterium wyróżnienia świadczeń będących przychodem pracownika prowadzi z kolei do wniosku, że dowożenie pracownika z miejsca zamieszkania do pracy, czy też dodatkowe ubezpieczenie go, poza tym ubezpieczeniem wynikającym z NFZ-u, może oznaczać zaoszczędzenie wydatku i w konsekwencji może być objęte podatkiem dochodowym. Podobnie należy ocenić zakup polis ubezpieczeniowych na rzecz pracowników. Ci, którzy z różnych względów nie chcą w ogóle posiadać dodatkowego ubezpieczenia albo znajdują korzystniejszą formę od proponowanej przez pracodawcę, nie powinni być objęci ubezpieczeniem. Ci, którzy z niego dobrowolnie korzystają, uzyskują przysporzenie. Trybunał podkreśla przy tym, że przysporzeniem dla ubezpieczonego jest samo posiadanie gwarancji uzyskania świadczenia od ubezpieczyciela. Niezależnie od tego, czy w okresie objętym umową zdarzył się wypadek ubezpieczeniowy, z którym świadczenie było związane. Współcześnie umów ubezpieczenia nie traktuje się już jako losowych, lecz przyjmuje się, że są to umowy wzajemne, w których odpowiednikiem świadczenia ubezpieczającego, czyli składki ubezpieczeniowej, jest zapewnienie mu bezpieczeństwa w całym okresie trwania ochrony majątkowej. Samo posiadanie ochrony ubezpieczeniowej jest już korzyścią majątkową, niezależnie od tego, czy w danym roku konkretny pracownik realnie korzystał ze świadczenia. Obiektywne kryterium wystąpienia po stronie pracownika przysporzenia majątkowego nie jest natomiast spełnione, gdy pracodawca proponuje pracownikom udział w spotkaniach integracyjnych czy szkoleniowych, choćby organizowanych poza miejscem pracy. W tym przypadku, nawet jeśli pracownik uczestniczy w spotkaniu dobrowolnie, po jego stronie nie pojawia się korzyść, choćby w postaci zaoszczędzenia wydatku.
Nie sposób bowiem zakładać, że gdyby nie kursokonferencja organizowana przez pracodawcę, pracownik wydałby pieniądze na uczestnictwo w takim przedsięwzięciu. Przeciwko traktowaniu tego rodzaju świadczeń, tych ostatnich, jako przychodu pracownika z umowy o pracę przemawia też kolejny warunek objęcia przychodu podatkiem dochodowym. Jest nim wymaganie, by korzyść miała rzeczywisty i wymierny charakter. Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zasadą jest zindywidualizowany obowiązek podatkowy oraz indywidualnie określony podatek wynikający z obowiązujących przepisów. W odniesieniu do analizowanego w niniejszej sprawie opodatkowania innych nieodpłatnych świadczeń pracodawcy na rzecz pracownika, wskazane wyżej wymaganie określenia zdarzenia, z którym wiąże się obowiązek podatkowy, jest szczególnie podkreślone przez ustawodawcę w treści artykułu 11 ust. 1. Jak się powszechnie podkreśla, użycie w tym przepisie słowa otrzymane w odniesieniu do świadczeń nieodpłatnych wskazuje, że przychód powstaje, gdy można zindywidualizować świadczenie, określić jego wartość pieniężną oraz skonkretyzować odbiorcę. Artykuł 11 ust. 1 wyraźnie różnicuje sposoby powstania przychodu. Gdy chodzi o pieniądze i wartości pieniężne, przychód może powstać verba legis także przez ich otrzymanie lub pozostawienie do dyspozycji podatnika. Trybunał podziela pogląd, że posłużenie się przez ustawodawcę w tej samej jednostce redakcyjnej aktu prawnego, to znaczy w artykule 11 ust. 1 ustawy, dwoma różnymi określeniami dotyczącymi uzyskania przychodu, musi być uwzględnione przy określaniu warunków, od których zależy potraktowanie nieodpłatnego świadczenia pracodawcy jako przychodu pracownika. Wykładnia językowa nakazuje przyjąć, że warunki te są bardziej restrykcyjne w odniesieniu do innych nieodpłatnych świadczeń, aniżeli w odniesieniu do pieniędzy i wartości pieniężnych, przy których nie musi dojść do otrzymania. Ponadto trzeba zwrócić uwagę, że artykuł 11 ust. 1 dla określenia warunku powstania przysporzenia ustawodawca posłużył się trybem dokonanym, otrzymane, a nie otrzymywane, co tym bardziej akcentuje zaistniały już fakt spełnienia innego nieodpłatnego świadczenia. Nie mogę się powstrzymać od zwrócenia uwagi, że wbrew sugestii, jaka mogłaby płynąć z przeciwstawienia tego warunku otrzymania i pozostawienia do dyspozycji podatnika, nie jest tak, by pieniądze i wartości pieniężne stawały się przychodem pracownika, zanim nie znajdą się w ściśle określonej wysokości w jego, czyli pracownika, wyłącznej dyspozycji. Wbrew nieco mylącemu brzmieniu ustawowej formuły, pozostawienie pieniędzy czy środków pieniężnych do dyspozycji podatnika nie oznacza przecież zaoferowania przez pracodawcę zbiorczej sumy dla ogółu pracowników z propozycją, by z nich korzystali. Ustawodawca posługuje się tą formułą dla zaznaczenia, że nie jest wymagany element realny w postaci wręczenia gotówki. Wystarczy, że pieniądze na wynagrodzenie wraz z imienną listą płat znajdą się w kasie pracodawcy. Świadczenie będzie spełnione w formie bezgotówkowej, na przykład uznanie konta pracownika, albo pracodawca w inny sposób pozostawi pieniądze do dyspozycji pracownika tak, że będzie mógł on włączyć je do swego władztwa bez dodatkowej zgody pracodawcy. We wszystkich wypadkach chodzi zatem o kwotę ściśle określoną i indywidualnie przypisaną konkretnemu pracownikowi, którą od momentu pozostawienia do dyspozycji podatnika może on swobodnie rozporządzać, co istotne, z wyłączeniem innych osób, w tym pracodawcy. W konsekwencji zatem wyobrażenie, że uzyskanie przychodu w formie pieniężnej jest uregulowane bardziej liberalnie, nie wymaga skonkretyzowania wartości oraz indywidualnego przypisania jej konkretnemu podatnikowi, okazuje się złudne. Są to wymagania, które muszą być spełnione zawsze w odniesieniu do przychodu w każdej postaci. Rzecz jednak w tym, że w odniesieniu do pieniędzy czy do wartości pieniężnych owo skonkretyzowanie i przypisanie ich jako przychodu będącego podstawą opodatkowania jest możliwe bez elementu realnego, to znaczy bez wydania sumy podatnikowi. Wystarczy, że określona kwota będzie do dyspozycji pracownika. Natomiast w odniesieniu do innych nieodpłatnych świadczeń bez elementu realnego w postaci wykorzystania tej korzyści przez pracownika nie uzyskuje on przychodu.
W konsekwencji tej analizy Trybunał formułuje takie istotne cechy kategorii innych nieodpłatnych świadczeń jako przychodu w rozumieniu artykułu 12 ust. 1 i artykułu 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Za przychód pracownika mogą być uznane takie świadczenia, które zostały spełnione za zgodą pracownika, to znaczy skorzystał z nich w pełni dobrowolnie, zostały spełnione w jego interesie, a nie w interesie pracodawcy i przyniosły mu korzyść w postaci zwiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który pracownik musiałby ponieść. I wreszcie korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi. Nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów. Przechodząc do kolejnego zarzutu, to jest braku jasnych zasad ustalania podstawy opodatkowania, Trybunał przypomina, że zdaniem wnioskodawcy w przepisach, tak jak one są stosowane, w większości stanów faktycznych nie jest możliwe dokładne określenie zakresu, w jakim każdy pracownik korzysta z postawionych do jego dyspozycji świadczeń. Opodatkowanie uczestnictwa, czy też nawet samego zaproszenia na spotkanie integracyjne powodowałoby, że podatkowi podlegałby jedynie statystyczny przychód ustalony w drodze arytmetycznego działania polegającego na podzieleniu kosztów tego spotkania przez liczbę pracowników biorących w nim udział. Trybunał przyznaje, że gdyby traktować jako przychód pracownika jego udział w organizowanych przez pracodawcę imprezach zbiorowych adresowanych do wszystkich, wówczas rzeczywiście nie można byłoby ustalić podstawy opodatkowania indywidualnych osób i podatników. Całkowicie nieadekwatny okazałby się wtedy wskazany w artykule 12 ust. 3 w związku z artykułem 11 ust. 2 sposób określania podstawy opodatkowania. Jeżeli jednak, jak to wynika z tych ustaleń dotychczasowych, przychodem pracownika jest tylko takie nieodpłatne świadczenie, które zostało spełnione za jego wcześniejszą zgodą. O tych cechach, o których wyżej mówiłam, problem ustalenia podstawy opodatkowania w zasadzie ulega rozwiązaniu, bo kolejność tych czynności musi być taka, że najpierw pracodawca przewiduje zorganizowanie jakiejś imprezy, wyjazdu, dowozu pracowników, szacuje, ile to kosztuje w stosunku do każdej osoby i wtedy pracownik może podjąć decyzję, czy korzysta, czy nie. Nie jest to ogólna pula przeznaczona dla wszystkich, tylko wysokość czy wartość tego świadczenia jest z góry znana, bo to dopiero pozwala podjąć racjonalną decyzję co do tego, czy pracownik korzysta z takiej usługi. Otóż cena tej usługi zakupionej przez pracodawcę, wówczas podzielona przez liczbę osób zainteresowanych, czy kilometrów w razie przewozu do pracy, daje wartość podlegającego opodatkowaniu przychodu pracownika. I taką właśnie metodę ustalania przyjmuje, czy proponuje Naczelny Sąd Administracyjny, zwłaszcza w uchwale pełnego składu z 24 października 2011 roku. Podsumowując, w ocenie Trybunału przedstawione wyżej argumenty pozwalają uznać, że kwestionowane we wniosku przepisy, to jest artykuł 12 ust. 1 w związku z artykułem 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz artykuł 12 ust. 3 w związku z artykułem 11 ust. 2 do 2b tej samej ustawy, posiadają treść normatywną określoną ustawą w sposób wystarczający do ustalenia zakresu opodatkowania. Trybunał stwierdza, że możliwe jest przy uwzględnieniu wskazanych w uzasadnieniu warunków dokonanie prokonstytucyjnej wykładni kwestionowanych przepisów i zobiektywizowanie nieodpłatnych świadczeń pracowniczych. Wyeliminowanie podniesionych przez wnioskodawcę wątpliwości wymaga tylko wykorzystania przyjętych w polskiej kulturze prawnej reguł wykładni, w szczególności reguł systemowych w aspekcie pionowym,
których wyrazem jest technika wykładni ustaw w zgodzie z Konstytucją. Z powyższych względów Trybunał orzekł jak w sentencji. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani sędzio. Wyrok jest ostateczny. Zostanie on wraz z pisemnym uzasadnieniem doręczony uczestnikom postępowania w terminie prawem przewidzianym. Dziękuję wszystkim państwu i zamykam posiedzenie Trybunału.